Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj z GTA zrobimy sobie Mazdę RX-7 z tego pojazdu. Już wam to, jak nie wie kto to jest Mazda, nie wiem kto to jest Mazda. Mazda RX-7 to jest szybciej ściekli Tokyo Drift. Tu wam gdzieś się wyświetli jak ona wygląda w realu, a my sobie taką zrobimy dzisiaj w GTA. Już prawie zrobiona, tak naprawdę. Pasek jest, wszystko jest, ale nie. Trzeba zrobić jeszcze parę dodatków w niej. Może sobie w środku coś zobaczymy, czy będzie można. Dobra, ja tam nie będę już tyle nawijał, tylko lecę. Odpalamy, lecimy. Może coś w środku da się, będzie dało się zrobić. Ja to tylko z głowy teraz biorę, nie mam. Nie wiem, jak to zrobić dokładnie. Zobaczymy sobie. Pojedziemy sobie do Beniaka. Bo tam najbardziej ulepszymy jego, tak naprawdę. Bo zrobimy mu taką inną maseczkę. To jest ogólnie Banshee, jakby ktoś nie wiedział. No, standardowe Banshee. Zrobimy je na ten te inne Banshee. Niestandardowe. I ulepszymy sobie jakoś fajnie. No to jedziemy ulepszać te Banshee. Zrobimy sobie jakieś światełka albo światło nie, bo światło trzeba jechać do innego tuningu. Wiem, że to już stare jest, ale chcę sobie zrobić taką jakby Mazdę RX-7. Ja bym ktoś chciał, to sobie też może zrobić taką. No, ulepszamy na Banshee te lepsze. Trochę inny wygląd. Teraz takie lepsze wyszło. Nie wychodzimy. No pan to wiadomo, hamulce to jest na maksa. Tutaj już się chcę pobawić trochę. Tak jak mówię, nie wiem jak to wygląda. Zrobimy troszkę po swojemu tą jakby Mazdę. Nie chcę też mocno zgapiać. Dobra, zrobimy bez tego. Bo nie wiem. Silnik. To jest tak naprawdę obojętnie, ale sobie damy czarny silnik. Dobrze, silnik to tam ten czarny. Aha, tutaj jest jeszcze teraz ten rozpórnik. Damy sobie. Da się jakoś to zrobić taki kolorowy jakby. Bo tego nie chcę. Chcę taki, ale dobra, zrobimy taki. Ulepszenie to wiadomo, że na maksa. Wydechy takie. Naprawdę nie wiem jak to auto wygląda tak naprawdę. O, ja bym bombę jeszcze włożył. No damy takie, żeby nie było tych kropek, bo to mi się nie podoba. Z grupkami maskę. To chcę. Maskę chcę taką jakby grubszą. Grubszy ten. Aha, to jest w oznaczeniach. To czekajcie chwilę. Oznaczenia. O! To będzie idealnie tak naprawdę. Taki pasek. Dobra, idziemy teraz na maskę. W masce jeszcze bym chciał jedno zmienić. O! A to jest standardowy. On takie sobie tam. Co się różni to od tego, to ja tak naprawdę nie wiem. Dobra. Jakiś może być. Albo damy sobie taki. O, i wnętrza. Figurkę to jakąś taką fajną. Na pewno nie takiego, na pewno nie takiego. O, czemu by nie taką kosę? No deska to na pewno. Albo o, musi być to zręcznym, takim dużym. Drzwi, no to sobie zrobimy takie. Czemu by nie? Siedzenie to na pewno
te wyścigowej kierownica. To już naprawdę ja pod siebie robię. Bo w środku to nie ma znaczenia tak naprawdę. Pomarańczowy chciałbym. Pomarańczowy tu. Światło. To świateł to mogę tylko zmienić na takie tutaj. Neonki sobie damy na maksa i pomarańczowe. Jak najbardziej. Oznaczenia to już mamy. Jeszcze sobie podliftujemy. Zrobimy sobie czarną. Na kierowanie. I tutaj chcę podstawowy metaliczny, bo to jest klasyczny. A metaliczny to jest taki ładniejszy dla mnie. Tylko metaliczny właśnie będzie zachodził na ten czarny. No zaraz zobaczymy. Bo jak tutaj jest, to na ten czarny nie zachodzi właśnie, ale metaliczny ma to do siebie, że zachodzi na czarny. Tak nieładnie będzie wtedy wyglądało, ale zaraz zobaczymy. Fajny nawet taki, ale... Ale ja chcę zrobić Mazda RX. RX 7. Nie ma fajnego pomarańczowego, widzę tutaj na tym metalicznym. Dobra, chyba taki zostanie. Bo matowy, no to nie, matowy to nawet nie ma co. Tutaj zrobimy sobie czarny albo metaliczny. A, to jest ten pasek. Wiecie co? Ja sobie zostawię jednak ten czarny. Ekipę nie będę dawał. I tutaj wykończenia. Pomarańczowy. Nie będą te wykończenia. Tak naprawdę to się nic nie zmienia. Tych wykończenia. No bez dachu to już nie jest to. Progi. Kiedyś takie coś robiłem już, ale filmik został usunięty. Kurde, czemu? No, tak będzie najlepiej. Spoiler to właśnie ten spoiler, nie wiem jak zrobić. Czy dać taki na maksa? Kurde, nie wiem. Poczekajcie. Dobrze, spoiler, jednak damy ten. Sprawdziłem sobie teraz, żeby ładnie to wyglądało. Ten ładnie wygląda bez tych takich jakby rzeczy. O. Już powoli jest figurka, taka figureczka, to też nie wiem, czy potrzebna. Zawieszenie na maksa damy. Klapa to tutaj zrobimy. Bym taką chciał, ale jakby. Kurde, nie ma. Nie podoba mi się. Dobra. Sprawdziłem, tak jeszcze raz powiem. Damy sobie ten, żeby to ładnie wyglądało. Nieważne, że jest taki karbonowany, ale ładniej to wygląda niż taki pasek z tyłu. To jest bez sensu taki pasek z tyłu jeden, a tak to chociaż pasuje to tutaj do tego. Jest taki cały gruby pasek. Tak jak ma być. W tej maście. Biegi sobie damy na maksa. Turbo też damy. Modyfikacje, dobra. Teraz od Beniego nie wiem czy dać. Czy jakieś inne. Najlepiej by było jakby taka by była gwiazda. A już gwiazdę dawałem. To od Beniego to nie będzie. Ale zobaczymy, może luksusowym chyba była ta gwiazda taka. Nawet to się nazywało chyba gwiazda. Poszukamy sobie. Jeszcze się przejedziemy. Rundeczkę. Podriftujemy. Moimi skillsami. Jak już widzieliście. Nie no. Nie wiem czy widzieliście czy nie, ale... Jeju, te koła to mnie naprawdę... To są terenówki. Ale... Kiedyś terenówki to były inne, a tutaj zrobili takie terenowe.
No i no dziwnie. Sportowe. O. Tylko. Fajnie to jest to właśnie gwiazda, o czym mówiłem, ale. Wiecie co? O! To mi się podoba taka. Takie. No jeszcze sprawdzimy, co jest. O kurde. Fajne są. Ale gwiazdę chciałem. O, taka jest nawet fajna. Nic nie będziemy ulepszać. Nie będziemy dawać tych krótporne, pomarańczowe tutaj. Koła już mamy, dym już mamy. Dobrze, no, szyby zostawię tak jak są, albo troszkę ściemnimy. Nie, zostawimy tak jak są. Dobrze, skończyliśmy auto. A teraz przydałoby się przejechać. Wspólnie sobie muzykę wyciszymy. Tak się prezentuje to autko. Możecie ocenić je. A ja jadę się przejechać. Nie dałem wszystko na maksa, bo właśnie chciałem zrobić taki oto pojazdik Mazda RX-7. Jak wiecie, jak i nie wiecie, to jest do driftowania. Mogłem jednak zmniejszyć trochę ten napęd. Ale nie jest tak źle. O nie. Nie wyrobiłem się. Normalnie jak jestem ten, co dopiero jeździł ten pierwszy drift. Nie tak to wygląda wszystko. Ale możecie napisać, jak wam się podoba. Autko. Ja się z wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. I pa pa.